W zadaniu kolejnym, czy to w podpunkcie A, czy to w podpunkcie B, bierzemy pod uwagę liczby pięciocyfrowe, czyli liczba pięciocyfrowa będzie złożona z pięciu cyfr. No to machamy sobie pięć kreseczek, to jest pierwsze miejsce, drugie, trzecie, czwarte i piąte. No i teraz tak, mamy podane w podpunkcie A, że wykorzystujemy tylko te cyfry, te pięć cyfr, czyli znowu, jeżeli mamy wykorzystać wszystkie te cyfry, czy w zapisie występuje dokładnie jeden raz ta cyfra, to oznacza, że po prostu te cyfry nie będą mogły się powtarzać. Czyli na przykład, gdybyśmy tutaj wstawili sobie trójkę, to oznacza, że na żadnym innym miejscu ta trójka już się pojawić nie może. No ale mamy jeszcze warunek dodatkowy, ponieważ otrzymana liczba, czy ta, która będzie tutaj, ma być mniejsza od 50 tysięcy. No to zastanówmy się, jakie tutaj muszą być spełnione warunki. No jeżeli na początku, czyli na tym pierwszym miejscu, znajdowałaby się jedynka, to tak naprawdę nieważne, które z cyfr wstawimy dalej, tutaj otrzymamy liczbę na przykład 12 345 i ta liczba będzie mniejsza od 50 tysięcy. Jeżeli podstawimy na przykład tutaj piątkę, to będzie 15 tysięcy na przykład 432. No to i tak ta liczba będzie mniejsza od 50 tysięcy. To oznacza, że na tym pierwszym miejscu możemy wstawić jedynkę. Jeżeli teraz na początku, na tym pierwszym miejscu będzie znajdowała się dwójka, no oczywiście nadal tutaj tworzymy liczbę pięciocyfrową, no to jaka będzie największa możliwa z liczb? 25 431, ale ta liczba na pewno także będzie mniejsza od 50, no bo tutaj otrzymamy 20 parę tysięcy, czyli wiadomo, że ta liczba musi być mniejsza od 50. Dokładnie tak samo będzie, gdy na początku będzie znajdowała się trójka. No mamy pozostałe 4 miejsca, ale tutaj dostaniemy 30 parę tysięcy i ta liczba także jest mniejsza od 50 tysięcy. Tak samo będzie z czwórką. Nawet gdybyśmy utworzyli, tutaj oczywiście takiej możliwości nie ma, ale największą z liczb pięciocyfrowych, która zaczyna się tutaj od czwórki, to byłoby 49 999, to i tak ta liczba byłaby tak naprawdę mniejsza od 50 tysięcy. No jeżeli wykorzystamy wszystkie te cyfry tutaj, to byśmy mieli 4, 5, 3, 2 i 1, czyli 45 321. Na pewno ta liczba również będzie mniejsza od 50 tysięcy. Ale gdybyśmy jako pierwszą cyfrę wstawili piątkę, no to sytuacja już będzie inna. Najmniejsza tym razem liczba stworzona z tych cyfr, pięciocyfrowa, która zaczyna się od piątki, to byłoby 51 234. No i ta liczba na pewno będzie większa od 50 tysięcy, czyli to oznacza, że my tego przypadku nie chcemy. Te nam jak najbardziej odpowiadają, a to oznacza, że tutaj na tym pierwszym miejscu mogłaby być jedynka, dwójka, trójka, ewentualnie czwórka, czyli to miejsce możemy obsadzić na cztery sposoby, czyli zapiszemy sobie cztery. No dobra, to jeżeli obsadziliśmy to pierwsze miejsce, którąś z tych cyfr, no bo piątki nie bierzemy oczywiście pod uwagę, no załóżmy, niech to będzie trójka. Oczywiście możemy tutaj wybrać dowolną z tych cyfr. Ja to robię tylko w ten sposób, skreślam tutaj, żeby dla Was to rozwiązanie było prostsze, ale oczywiście ja nie wiem, że tutaj znajduje się trójka, bo mogłaby być równie dobrze na pierwszym miejscu jedynka, dwójka, a także czwórka. No ale co dzieje się dalej? No na tym drugim miejscu już piątka może być. Więc w tym drugim przypadku, czyli to drugie miejsce, możemy obsadzić na raz, dwa, trzy, cztery sposoby. No to wybieramy akurat jedną tutaj z cyfr, na przykład dwójkę, czyli kolejne miejsce na trzy sposoby, następne na dwa. No i ostatnie, no już tutaj mamy tylko jeden sposób, czyli musimy to sobie wymnożyć, czyli tutaj mamy tak naprawdę 4 razy 3 razy 2 razy 1 to 4 silnia, czyli mamy 4 razy 4 silnia, no to pomnóżmy, czyli mam tak 4 razy 4, 16, razy 3 razy 2, no bo razy 1 to wiadomo, czyli mamy
96 możliwości.